Dzień dobry. Wisła Kraków przedłuża swoją serię do 8 meczów bez porażki. Wczoraj wysoko udało się ograć Resowie Rzeszów 4-1 i o tym meczu dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja nazywam się Tobiasz Pacholski, dzisiaj ze mną jest Piotr Rzepecki oraz Mateusz Prochwicz. Zapraszamy serdecznie oczywiście na kanały chłopaków. Linki znajdziecie w opisie na kanał Piotka 365 dni o piłce oraz oczywiście na kanał Matiego również Biała Gwiazda pod lupą. Kilka pozytywnych wniosków po tym spotkaniu jak najbardziej można wyciągnąć. Wysokie zwycięstwo to było naprawdę dobre spotkanie w wykonaniu Wisły. Pojawił się oczywiście też moment dosyć nerwowy, kiedy to Resowia złapała kontakt i mogła nawet zremisować, gdyby Kornel Osyra trafił w piłkę, ale tego nie zrobił. Radosław Sobolewski wspominał o 2,5 nerwowych minutach. No ja się tutaj do końca nie zgodzę, bo wydaje mi się, że troszeczkę dłużej to trwało. Jak oceniacie to spotkanie? Może Piotr. Po jakimś takim kryzysie. Kibice też podgrzewali tę atmosferę, ale fakty są takie, że ostatnia porażka Wisły Kraków, no to jeszcze jest sierpień. Pamiętamy ten mecz z Odrą Pole. Mecz z Resowią, ciekawy, no i też chyba przyzwyczailiśmy się do tego obrazu, że kiedy Wisła wygrywa, to pakuje minimum 4 bramki, bo tak było na tym wyjeździe z Motorem, czy jeszcze wcześniej z Arką Gdynia i jeszcze był przecież mecz też wysoko wygrany ze Zniczem Pruszków. No myślę, że na pewno trzeba chwalić. Oczywiście nie był to mecz taki, powiedziałbym, idealny, komplektowy, no bo pewne deficyty, zwłaszcza w obronie, są. Też na pewno martwi to, że nie udało się wygrać na zero z tyłu, ale myślę, że zdecydowanie więcej jest plusów po tym meczu niż minusów. No i też na pewno cieszy kibiców Białej Gwiazdy ta sytuacja w tabeli, no bo trzeba powiedzieć, że Wisła już tak się pięknie wspina i wygląda to naprawdę na ten moment obiecująco. No tak, trzecie miejsce to wydaje mi się, że jest bardzo fajna informacja na początek weekendu, która zadowoli każdego kibica Wisły Kraków. Pytanie, jak to się skończy wszystko po tej kolejce, bo możemy teoretycznie wrócić znowu na piąte miejsce i zachowany zostanie taki po prostu status, jaki był przed tą kolejką. Natomiast to spotkanie, które wczoraj oglądaliśmy, mi się bardzo podobało, chociaż kolega, który siedział obok mnie, mówił, że końcówka meczu mu się strasznie dłużyła. No to Resowia wtedy zdobyła bramkę i zaczęła się nerwówka przez chwilę. To mówię, chciał emocji po prostu. Tak, chciał emocji. Rozmawialiśmy z Piotrem też bardzo dużo w czasie spotkania. Wymienialiśmy się poglądami i chwaliliśmy Wisłę, bo ja też mówiłem do Piotrka, że w końcu pojawiły się uderzenia z dystansu, chociaż w pierwszych 2 minutach powiedziałem, pamiętam, że będzie mecz wrzuter, bo tam chyba 2 czy 3 wrzutki już poleciały w pole karne Resowi po tych pierwszych 2 minutach. Natomiast bardzo się cieszę, że Bartosz Jaroch zdecydował się na uderzenie za pola karnego, bo to pokazuje, że wyciągnięto wnioski, tak? Czyli niska obrona, która jest gdzieś tam skoncentrowana w swoim polu karnym, nagle dostaje taką bombę za pola karnego, czego tak naprawdę podejrzewam się nie spodziewała. No i to pokazuje, że sztab trenerski wyciągnął wnioski przez przerwę reprezentacyjną i to mnie bardzo cieszy, bo do tej pory zawsze uważaliśmy, że jednak z tymi wnioskami Wiśle Kraków to jest, jak to mówią, że trzeba wyciągnąć wnioski, ale tak naprawdę ich się nie wyciąga. Zobaczymy, czy Wisła utrzyma to trzecie miejsce w tabeli, ponieważ no, Miedź Legnica gra u siebie z Wisłą Płock, na pewno będzie faworytem w tym meczu. GKS też ma słabe w tym sezonie pod Beskidzie. Liczymy mimo wszystko na to, że gdzieś tam noga się tym zespołom potnie, ale nie będzie to moim zdaniem łatwe i wszystkiego się dowiemy w najbliższym czasie. Kilka takich pozytywnych wniosków jeszcze ode mnie, czyli w końcu nareszcie Wisła pokazała, że potrafi grać z niżej ustawionym rywalem i kompletnie go zdominować i stwarzać te sytuacje, i to dogodne sytuacje. To była absolutna dominacja i zasłużone zwycięstwo Białej Gwiazdy, szczególnie w pierwszej części spotkania. Mogło to się lepiej potoczyć niż 1-0. Błąd, bardzo słaby mecz też Pindrocha, on na pewno nie pomógł swojej drużynie. Oczywiście tam był spalony, bo na transmisji zastanawialiśmy się, czy to był faul, czy był spalony, ale ewidentnie to tam Bartosz Jaroch, kiedy tą piłkę wbijał do bramki, był na spalony. Mógł tą piłkę zostawić, tak się nie stało.
ale i tak wszystko potoczyło się dobrze. Oczywiście środek pola, pragnę też zaznaczyć na pewno to, że od powrotu Alana, no to nie o środek pola, ale też chciałbym zahaczyć tutaj o Alana Urygę, bo odkąd wrócił Alan Uryga na boisko i Karbo dołączył do zespołu, Wisła jeszcze nie przegrała meczu. To jest 8 meczów z rzędu bez porażki. Coraz lepiej to oczywiście wygląda i myślę, że to były brakujące elementy w grze Wisły. Dodatkowo kolej się dobrze uzupełnia, tylko jeden taki słabszy mecz, możemy pamiętać ten ze Zniczem, gdzie się mógł troszeczkę mniej podobać, ale to spotkanie bardzo dobre. Wybraliśmy go do zawodnika, znaczy do czwórki najlepszej meczowej. Możecie głosować właśnie tutaj w ankiecie na YouTubie oraz na naszym Twitterze. Zapraszamy serdecznie, kto waszym zdaniem jest tym zawodnikiem meczu, ale kolej się tam, myślę, że słusznie znalazł. Skuteczność to jest trzeci taki aspekt, który chciałbym też zaznaczyć, no bo brakowało tego zdecydowanie. Wiśle w końcu się pojawiła i to w naprawdę pięknym stylu. 2 mecze, 10 goli u siebie. Wiadomo, rywale nie z najwyższej półki, ale i tak właśnie kiedy nie strzelać goli jak z takimi zespołami. Drugie zwycięstwo z rzędu, co też się w pierwszy raz w sezonie zdarza. No i dodatkowo świetne zmiany, co nie było taką oczywistością jeszcze niedawno. Świetne wejście Wiara, świetne wejście Sobczaka czy Talara. Talar przecież z asystą i Wiar i Sobczak z bramkami, więc naprawdę dużo pozytywów wyciągnąć po tym meczu możemy. I przechodzimy już do oceny zawodników. Zaczynamy od Ratona. Raton akurat w tym meczu, myślę, że pokazał się z całkiem niezłej strony. Jak go ocenicie? Dobre spotkanie według mnie. Pozwolisz, że zacznę teraz, Piotrze, jeżeli mogę. Dzięki. Wydaje mi się, że bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Hiszpana. No, trudno się przyczepić o coś, bo mógł mieć asystę, a Angel Rodado go okradł w sposób taki naprawdę skandaliczny, że tak powiem, bo rozmawialiśmy też z Piotkiem o tym, że zabrakło decyzji szybszej, takiego podjęcia decyzji tam sekundę wcześniej powinien uderzyć. I Maciej Żurawski, ja oglądałem przed chwilą powtórkę spotkania, to też mówił, że właśnie zabrakło tej finalizacji, podjęcia decyzji ciut wcześniej. Natomiast Alvaro Raton według mnie bardzo dobrze zachował się przy tym rykoszecie, kiedy piłka odbiła się od koleja. No, przy bramce raczej bez szans, trudno go też winić za tą bramkę. Wydaje mi się, że Hiszpan, jeżeli będzie w ten sposób grał, to za jakiś czas wycichnie ta dyskusja na temat jego występu w pierwszej jedenastce. Natomiast on musi też pamiętać o tym, że popełnił tyle błędów do tej pory, że każdy jego błąd będzie odbierany, powiedzmy, razy dwa, tak? Będzie na tej zasadzie odbierany, bo Poetat ma 30 lat i jest to zawodnik, który miał tutaj przyjść i wygrać rywalizację, że tak powiem, pozamiatać tych drugiego i trzeciego bramkarza. Natomiast w pierwszej części sezonu, no, mnie nie przekonywał. Była też dyskusja na Twitterze, gdzie wymienialiśmy się zdaniami z jednym z użytkowników. No i te błędy, które popełniał do tej pory, gdzieś tam będą zawsze w pamięci kibiców Wisły. Natomiast wczoraj tak powiedziałem, dobre spotkanie, trudno się o coś przyczepić. Tak, no myślę, że tak jak wcześniej mieliśmy do niego masę pretensji, właściwie takie chyba uzasadnione słowa krytyki, to jak zatem wczorajszy mecz z rezerwą ciężko bramkarza za coś winić przy tym golu, tak jak powiedział Mateusz, myślę, że bardziej zawiniła obrona, konkretnie shot, który siłą rzeczy był wysunięty, bo miał też dużo zadań ofensywnych, tam po prostu była luka na tej flance, no i ta bramka została strzelona. No występ dobry, do bardzo dobrego, na pewno chcielibyśmy, żeby było w końcu to czyste konto i żeby Wisła wygrała na zero, natomiast też poza tymi niezłymi interwencjami mam też w głowie tą sytuację po samym fragmencie gry, kiedy też fajnie się zachował. To był taki strzał przy słupku, kiedy też gdzieś zachował czujność golkiper Białej Gwiazdy. To myślę, że fajne uruchamianie piłki, bo to była ta sytuacja, o której mówił Mateusz, kiedy tam zabrakło lepszej decyzji w polu karnym, no i być może byłaby asysta. I też to fajne uruchomienie na samym początku meczu, kiedy Mikulec włapał pierwszą żółtą kartkę. Wówczas też widzieliśmy taką błyskawiczną reakcję bramkarza. Po tym, jak kiedy złapał piłkę, chciał od razu grać. Jakby nie szukał gdzieś tam przetrzymania, bo mógł to spokojnie rozegrać. Widać było, że też no, pewne warianty są siłą rzeczą ćwiczone, ale ma też ten bramkarz takie fajne, długie podanie, więc myślę, że tutaj gdzieś odbudowuje swoją pozycję, swój też wizerunek, jeżeli chodzi o perspektywę Wisły Kraków, perspektywę kibicy Wisły. Natomiast przede wszystkim, no myślę, że czyste konto, to było to, czego zabrakło w tym wczorajszym meczu, bo tak powiedzielibyśmy, że występ bardzo dobry, a tak no po prostu było solidnie, poprawnie. Gra nogami nie jest domeną bramkarzy Wisły, czy to wykonaniu Ratona, czy Brody, czy Biegańskiego. Pod tym względem naprawdę to nie wygląda dobrze. Natomiast wczoraj trzeba za to Ratona pochwalić, bo to, co wspominaliście, te uruchomienia naprawdę bardzo ładne. Szkoda, że nie zaliczył asysty. Tutaj Rodado troszeczkę zabrakło takiego wyrachowania w polu karnym. Powinien asystę Raton zaliczyć, więc szkoda. No i tego czystego kąta na pewno zabrakło, co Piotrze wspomniałeś. Ale poza tym naprawdę dobry występ. Ja ocenię Ratona na
szóstkę. Jeszcze poproszę wasze oceny, jak w skali od 1 do 10 oceniacie Ratona? Nie, było no, to... Mów. Też bym powiedział 6, myślę, że ciężko też go jakoś tutaj specjalnie wychwalać, a z drugiej strony też nie będziemy go też przesadnie krytykować. Wcześniej się już pewnie nasłuchał tych głosów, jeżeli chodzi o poprzednie mecze. Tak, więc trzeba sobie też powiedzieć, że Rosowia jakoś dużo tych zagrożeń, dużo zagrożeń nie stworzyła przez całe spotkanie. Ta sytuacja z kolejem pokazała, że ten refleks jest na dobrym poziomie. Wydaje mi się, że siódemka z mojej strony to nie będzie nic wygórowanego. Też nie chciałbym dawać mu niższej oceny, tylko myślę dlatego, że jest to Rosowia. No bo okej, okay, graliśmy z tą słabą drużyną, ale potrafi Wisła sobie stworzyć sama problemy. Wczoraj jednak bramkarz w tym kluczowym momencie pomógł. Przy bramce raczej bez szans, więc siódemka z mojej strony. Okej, okay, czyli 6 i 7. Całkiem chyba najlepszy mecz Ratona pod względem ocen. Chociaż tak sobie przypominam. Może miał jeszcze jakiś taki mecz, gdzie mogliśmy go wyżej ocenić, ale z reguły to wysokie oceny jakieś nie były. Przechodzimy teraz do strzelca bramki, czyli Jarocha. Całkiem pozytywny występ, myślę, w jego wykonaniu. Gol, ładny gol oczywiście. Moim zdaniem Pindroch mógł się troszeczkę lepiej oczywiście zachować, ale przy większości sytuacji Pindroch to mógł zrobić. W defensywie też raczej miał dobre momenty, chociaż momentami Tortim też wygrywał z nim pojedynki. Nie było ich dużo, ale to się oczywiście działo, więc jak oceniacie za ten występ właśnie pierwszego strzelca gola w tym meczu? Według mnie to Bartek Jaroch wraca w końcu do formy, którą prezentował Wiśle Kraków od początku jego przygody z Wisłą i mam nadzieję, że będzie szedł do góry, bo zawsze jest ta dyskusja, czy Dawid Szot powinien grać, czy Bartek Jaroch. Jednak od Bartka Jarocha wymagam więcej w ofensywie niż od Dawida Szota i wydaje mi się, że on po prostu jest w stanie dużo więcej dać tej drużynie gdzieś z przodu. I jak najbardziej trzeba chwalić Bartka Jarocha za to, co zrobił wczoraj przy tej akcji bramkowej. No, szkoda, że nie udało się tej wcześniejszej sytuacji zamienić na bramkę, gdzie był spalony, ale wydaje mi się, że to był naprawdę dobre spotkanie Bartka Jarocha, zresztą całej linii obrony. No. Trudno się też tak czepiać. No, może tam troszeczkę do Dawida Szota, ale to będziemy pewnie za chwilę o tym rozmawiać. Znaczy ja w ogóle jestem przekonany o tym, że jeżeli podtrzyma tę formę i będzie grał tak co tydzień, jak w tym wczorajszym meczu, no to mamy już jakby zamkniętą kwestię rywalizacji na prawej obronie. Bo tu faktycznie, tak jak mówisz Mateusz, no jest Szot do rywalizacji, który na ten moment albo przegrywa rywalizację i tu też widzimy, że trener Sobolewski go testuje na lewej obronie, ale do Szota pewnie zaraz przejdziemy. Natomiast Jaroch na pewno ma czucie w polu karnym przeciwnika, bo to jest bardzo ważne. Pamiętamy tę bramkę wyjątkowej urody z Termaliką, no ten mecz... Ten gol z Resowem no nie był aż tak piękny, natomiast faktycznie no, potrafi się odnaleźć pod bramką rywala. Pewnie musi trochę więcej pracować w obronie, ale też z drugiej strony ciężko go też krytykować, no bo jest to piłkarz, który ma dużo zadań ofensywnych, często wyprowadza, często jest takim pierwszym, powiedziałbym nawet ukrytym rozgrywającym, no i też finalizuje swoje akcje strzałem. To też jest ważne, bo tak jak mówił Mateusz na początku, rzadko Wisła wcześniej decydowała się na uderzenie. To czasami były takie już momenty w meczu w końcówce, kiedy nie wiem, Duda czy Karbo próbowali, bo mają to uderzenie, natomiast to jest na pewno ciekawe i dodaje jakiegoś takiego jeszcze dodatkowego wachlarzu rozwiązań. To jest cenne, natomiast cały występ Jarocha jak najbardziej pozytywny. No i tak jak mówisz, to też na początku, no jeden z bohaterów i ojców tej wygranej. Tak. Z Płockiem, Tobie jeszcze ci tę przerwę, tak z Płockiem od początku spotkania, tam Wisła próbowała kilka razy uderzyć na bramkę właśnie ta z dystansu, ale wtedy te uderzenia były no, po prostu w bramkarza, więc wczoraj przyszedł Bartek Jaroch i pokazał, chłopaki, tak to się robi, nie? Ładujemy tam gdzieś po długim rogu i to wpadnie. No, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy z dystansu próbują uderzać i Bartosz Jaroch robi to dosyć często i jeżeli to robi, to naprawdę całkiem dobrze, co pokazał teraz ten gol z Termaliką, no potrafi z dystansu uderzyć, więc oczekujemy, że będzie robił to jeszcze częściej, bo brakuje czasami tej decyzji. Alfaro, jak wiemy, z dystansu, no to uderzenie nie ma aż tak dobrze nogi ułożonej, naprawdę pokazał to wczoraj, ale do Alfaro przejdziemy. Kilku zawodników oczywiście też próbuje, ale takimi najbardziej wyróżniającymi się zawodnikami, którzy potrafią uderzyć z dystansu, no to moim zdaniem zdecydowanie Jaroch. Karbo oczywiście jeszcze bramki nie ma, ale też tą nogę naprawdę ma dobrze ułożoną i czekamy na jego trafienie. Bardzo dobry występ Bartka Jarocha. Zobaczymy, jak potoczy się ankieta, czy też gdzieś tam go wybierzecie wysoko. No w tym momencie na YouTubie przynajmniej tutaj w ankiecie 16% równo z kolejem, czyli wygrywa z Dudą, czyli jest na podium. Natomiast na Twitterze już to gdzieś odświeżam, jak to wygląda sytuacja na razie z Bartkiem Jarochem, no ale podejrzewam,
że zawodnikiem meczu nie będzie, na Twitterze nawet nie ma głosu. Chyba też Jarog, ale tak, to był naprawdę dobry występ, nie ma co tutaj tego mówić. Czasami w defensywie jeszcze powinien więcej od siebie dawać, ale w ofensywie naprawdę prezentuje się z bardzo dobrej strony. Ocena 7 ode mnie, a jeszcze od was, panowie. Ja się zgadzam z tą siódemką. 7, może nawet 8 ja bym dał, tak. Może podciągnę pod tą ósemkę. Okej, czyli ósemka. I przechodzimy do partnera jego, znaczy z boku obrony, czyli Dawida Szota. Tu troszeczkę mniej pozytywów, chociaż też oczywiście w ofensywie się zaprezentował dobrze, ale błąd przy golu. To zdecydowanie on wybiegł za wysoko, to na jego konto idzie ta bramka i w końcówce też za jego sprawą ta nerwówka na pewno była. No tak, ale z drugiej strony na przykład też trzeba pamiętać, początek drugiej połowy i to granie na głowę Rodado, więc to też ten błąd był uwarunkowany też jego sposobem grania, bo myślę, że on, zarówno zresztą jak i Jarok, mają dużo takich ofensywnych zadań i wówczas te defensywną rolę powinien przejąć albo ktoś z tej roli ósemki, a więc Duda Carbo, albo stoper, teoretycznie powinien bardziej zejść. No wiadomo, że to ciężko tak połączyć obronę z atakiem, natomiast myślę, że ta pozycja, zarówno jakby Jarocha, jak i Szota, jest trochę ryzykowna, więc czasami się rzeczywiście błędy potrafią zdarzyć. No myślę, że do występu kompletnego no faktycznie brakowałoby lepszej asekuracji z tyłu, ale podłączam się, był aktywny, był w ataku takim piłkarzem, który gdzieś te akcje fajnie oskrzydlał, to na pewno też asekuracja, myślę, że na plus, natomiast no faktycznie, no jeszcze pewnie dużo rzeczy do poprawy, jeżeli chodzi o obronę, no i też byliśmy ciekawi przed meczem, bo to też jest ważne, że nie wybiegł w tym spotkaniu Krzyżanowski, czyli piłkarz, który też wydawałoby się, że ma pewny plac z naturalnie ułożoną fajnie lewą nogą, który schodzi do środka i myślę, że też teraz trener Radosław Sobolewski będzie miał orzech do zgryzienia, na kogo postawić, bo obydwaj wyglądają całkiem nieźle, no i też jak widzimy Szot jest piłkarzem teoretycznie bardziej uniwersalnym, bo może grać zarówno na prawej, jak i na lewej, a to będzie ważne w kontekście tego, jeżeli na przykład Wisła będzie grała jeszcze dalej w Pucharze Polski, no to też być może gdzieś tam to będzie taki dodatkowy asumpt dla trenera, żeby się zastanowił, jeżeli chodzi o jego wybory personalne. Nie śledziłem tego tygodnia, jeżeli chodzi o te młodzieżowe kadry. Nie wiem, czy Kuba Krzyżanowski grał w jakimś spotkaniu, bo może to było przyczyną, że nie 18 rozegrał. 18 minut na pewno zagrał w tym ostatnim, a jeszcze wcześniej nie mam pojęcia, ale zagrał. Okej, no to może jakiś drobny uraz. No, trudno też powiedzieć. Jednak wiemy, że Radosław Sobolewski ma takiego żołnierza w swojej talii kart, że tak powiem, takiego jokera, czyli właśnie Dawida Szota, który wskoczy na lewą obronę i zagra solidnie. No wczoraj był pokój na Twitterze, który prowadził Grzesień i ja powiedziałem, że gdzieś Dawid Szot zawinił przy tej bramce, natomiast dzisiaj sobie obejrzałem skrót, później obejrzałem powtórkę i widzę, że on idzie do tej akcji ofensywnej, wyprowadził piłkę do Goku. Goku zagrywa niecelnie, więc tutaj też trzeba skarcić Goku, bo jednak on rzucił Dawida w jakimś stopniu na konia, na zbyt wysokiego konia. Natomiast później, no tak jak powiedział Piotrek, no ktoś powinien asekurować, tak? Czy ta ósemka, czy stoper. Natomiast jak sobie prześledzicie bramkę dla Arecowi, to zobaczycie, że od góry ekranu, byśmy to w ten sposób analizowali, to wbiega dwóch zawodników i zostaje na nich sam kolej. Więc brakuje tego lewego obrońcy lub brakuje asekuracji. Czy to jest wina Dawida Szota tylko i wyłącznie jego? No nie. Wydaje mi się, że nie. Że jednak i Goku, i Dawid Szot, i jeszcze ktoś z tej pary ósemek, i kto powinien właśnie zabezpieczyć. Nie wiem, czemu tak się stało, no ale czasami tak jest po prostu, że traci się kontrolę w meczu na krótki czas i fajnie, że Wisła po prostu się nie cofnęła, tylko poszła po trzecią bramkę i zamknęła to spotkanie. Także ode mnie dla Dawida myślę, że taka 6,5 za cały kształt, bo naprawdę też fajna akcja ofensywna przy tym zagraniu do Rodado i tak jak mówię, ja od niego nie wymagam też za dużo w ofensywie, dużo więcej od Bartka Jarocha, natomiast zawsze oczekuję takiego solidnego występu w obronie. Wczoraj do tej bramki to wydaje mi się, że wcale tak źle nie było. Myślę, że na tyle dużo powiedziane zostało, że tylko ode mnie 6. Jeszcze Piotrek, ciebie poproszę o ocenę Dawida. 7. Ja podwyższę o 1 z uwagi na to, że Wisła wygrała, no bo też trzeba o tym pamiętać. Także tak, występ solidny, z dobrymi momentami. Tak jak Mateusz powiedział, no Wisła zaatakowała, otworzyła się, czego konsekwencją była ta luka i też no, na pewno nie będziemy wieszać psów na chłopaku, który no, też uczestniczył w akcji i de facto nie on zawinił. Tak, tak. To fajnie wytłumaczył Mateusz. Tak, zdecydowanie Mateusz tutaj dobrze to wszystko zobrazował. Gdzieś jak komentowałeś, no,
to spotkanie to zdecydowanie też było widać gdzieś tam winę Goku, czy też brak asekuracji tych któregoś środkowych pomocników. Generalnie te zmiany były całkiem niezłe. O Gogule, tak, chyba dobrze odmieniłem. Tak, to będziemy sobie jeszcze rozmawiać, chociaż też uważam, że tam momentami w defensywie brakło czasami jego asekuracji, chociażby w ofensywie się dobrze, ale o Gogule porozmawiamy sobie później. I przechodzimy do pary stoperów, czyli Koleja i Urygi. Zaczniemy od Urygi na Koleja zostawimy na deser, chociaż Uryga oczywiście też zagrał bardzo dobre zawody. Nie no, szef, lider, no to możemy chwalić go od początku. Ty to też przywołałeś te statystyki, kiedy on wskoczył do składu, no to faktycznie Wisła wygląda bardzo dobrze, też jest spokój w obronie. Wiadomo, że możemy też rozkładać na czynniki pierwsze te stracone bramki, często pochylać się nad historiami, kiedy no albo można było tych goli uniknąć, albo po prostu można było wygrać na zero, co się dotąd nie zdarzyło. Natomiast myślę, że daje ten piłkarz spokój, jest takim naturalnym liderem, a tego Wisła potrzebowała. I myślę, że w świetle dobrze funkcjonującego tego duetu obrońców, a więc właśnie Kolej plus oczywiście Uryga, będzie miał trudno Łasicki na przykład, żeby wskoczyć, no bo wszystko tutaj funkcjonuje na dobrym poziomie, no i widać, że się fajnie uzupełniają. Mimo jakichś takich drobniejszych defektów, no to naprawdę jest to para, która wygląda dobrze, która wygląda stabilnie, jest tam ofiarność, bo pamiętamy kilka takich sytuacji, kiedy Resowia pokusiła się na strzał, no to były właśnie jakieś takie próby właśnie obrony, czy odbicia tej piłki, także to się może podobać, plus element wyprowadzenia, no to Uryga też już wielokrotnie to pokazywał, być może nie jest to na jakimś najwyższym poziomie, ale zawsze to jest jakaś taka wartość dodana do tego, żeby Wisła rozpoczęła swój atak. Zresztą w tym meczu to też jest fajnie, dużo było takich momentów, kiedy Wisła no, pokazała mimo wszystko taką wielowariantowość. My jeszcze przed tym magazynem my mówiliśmy o tym, że no, chociażby ta sytuacja, kiedy był wywalczony rzut karny. To była fajna akcja z wymienieniem kilkudziesięciu właściwie podań i to też jest fajne, że Wisła już nie gra tylko z kontry, kiedy rywal się otworzy i nie próbuje tak uderzać głową w mur, bo wielokrotnie były te sytuacje, kiedy rywale się zamykali, zwłaszcza przy remonta i wtedy drużyna Radosława Sobolskiego miała problem. Tutaj mówimy o drużynie, która jest cierpliwa, która potrafi rozegrać, która poszuka rozegrania od prawej do lewej strony, szuka wolnego korytarza, wolnej luki, no i duża też rola w tym obrońcy. Natomiast myślę, że też było wiele takich sytuacji wczoraj, w wczorajszym spotkaniu, że kiedy Wisła miała piłkę, rywale naciskali, to pojawiały się jakieś takie niepotrzebne straty. No to rzeczywiście na to trzeba popatrzeć, bo to jest problem, bo to najczęściej były takie błędy specjalnie niewymuszone, jakieś złe zagranie piłki, gorsze dopieszczenie w efekcie, nie wiem, jakieś niecelne zagranie, jakieś wstrzelanie piłki w aut. Tego można było uniknąć, no i ale są rezerwy. Jest to element do poprawy, natomiast wierzę, że wkrótce to się tutaj zmieni. Ja się tak uśmiecham, bo teraz jeszcze kończę powtórkę spotkania. Widzę, za co dostał Goku żółtą kartkę. Ja nie chciał się odsunąć przy rzucie rożnym i ten jego uśmieszek, ale było zbliżenie kamery. Udało się. Tak, udało się. Właśnie o tym rozmawialiśmy też z Piotrkiem przez całe spotkanie, kiedy będzie tak żółta kartka dla Goku. Natomiast, przepraszam, zgadzam się z tym, co mówi Piotrek, że te niewymuszone błędy podają przeciwnikowi tlen. I tak jak Piotrek powiedział, no to jest głównie robione na, jak to by to powiedzieć, Wisła sama sobie stwarza problemy, tak? To podanie Goku, które niestety wrzuca szota na minę i później powoduje, że stracimy bramkę. Natomiast co do samej pary stoperów, no dzisiaj gdybym miał do wyboru Łasickiego, Eneko, Urygę i Koleja, no to zostawiłbym tych dwóch, no bo po co się tu przyczepić tak naprawdę? No trudno się, nie wiem, czepiać na siłę, chociaż ja to czasami lubię gdzieś tam podrążyć bardziej. Natomiast ta dwójka w tym momencie jest według mnie najbardziej optymalna. Osobiście chciałbym, żeby tutaj zagrał duet Łasicki-Uryga, bo grali razem w Płocku i nawet trener Sobolewski chyba wprowadził wtedy. Natomiast tak mówię, no ja się nie będę czepiał stoperu za wczorajszy mecz. I Kolej, i Uryga wczoraj zagrali naprawdę dobrze. Uryga też taki miał taką sytuację, w której powiedzie, obronił strzał za Ratona, wybił na rzut rożny chyba, więc według mnie dobre spotkanie całej linii obrony, tam z takim małym minusikiem dla Wida Szota, ale to już tłumaczyliśmy. Świetnie się razem uzupełnia Alan Uryga z Józefem Kolejem. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w Pucharze Polski z Polonią. Na pewno zmiany oczywiście będą, ale czy któryś z nich, czy to właśnie Alan Uryga, czy Józef Kolej wyjdą w podstawowej jedenastce i obok nich zasiądzie Żyto, Igor Łasicki, czy Eneko Satrustegi, czy też Eneko oczywiście może zagrać na lewej obronie, więc tutaj naprawdę wariantów jest sporo i to jest gdzieś tam poniekąd ból głowy dla Radosława Sobolewskiego, czy postawić gdzieś tam na pewność, czy jednak troszeczkę zaryzykować, bo rywal, co by nie było, do ogrania absolutnie i fajnie by było awansować dalej, ale
Alan Urga absolutnie po tym wejściu na boisko, po tej kontuzji, niewiele osób spodziewało się, że on faktycznie tak dobrze będzie wyglądał. W tym ja gdzieś tam miałem z tyłu głowy, że może być w niezłej dyspozycji, ale nie takiej. Naprawdę absolutnie wygląda bardzo dobrze. Nie przegraliśmy jeszcze od momentu, kiedy on występuje i razem właśnie z Karbą myślę, że to były takie brakujące elementy w grze Wisły i doskonale to wszystko wygląda. I siódemka chyba ode mnie dla Alana Urygi, czy też dacie mu troszeczkę wyżej, równo? Ja się zgadzam z siódemką nawet 7,5 dla Alana Urygi, no i też dla Koleja, myślę, że taka sama ocena, bo jednak stoperzy nie zawinili przy bramce, więc uważam, że tutaj było wszystko ok z ich strony. No ja podobnie, myślę, że też oceniałbym ich tak samo, bo to jest duet, który się dobrze uzupełnia, to co mówisz Tobiasz. Natomiast tak się zastanawiam i jestem ciekaw waszego zdania, jakby zostając przy obronie, czy na przykład dopuszczacie taką myśl, że trener Sobolewski może zmienić ustawienie, żeby nie grać na przykład czwórką z tyłu, tylko trójką, na przykład na ten mecz z Polonią, bo jest cały czas właśnie w obwodzie na przykład Łasicki i na przykład taka trójka stoperów plus wahadłowi, którzy mają typowo ofensywne zadania, no to też byłby jakiś pomysł. Myślicie, że to w ogóle wchodziłoby w grę, na przykład na ten mecz z Polonią, czy raczej jak jest dobrze i jak źle, no to tutaj nie zmieniamy ewentualnie jakieś takie drobne rotacje w składzie, a ta formacja, więc 1-4, powiedzmy 3-3 zostaje. Ja bym został przy tej czwórce, bo jednak nie mamy lewonożnego stopera z tej trójki Łasicki, Kolej, Uryga. Chyba tylko Enek, tak, Eneko jest lewonożny. Eneko ewentualnie. On musiałby zagrać jako ten półlewy stoper. To wtedy tak, a natomiast wiemy, jak się kończy to ta zmiana systemu przez Radosława Sobolewskiego. Ja bym został przy tym, co jest, bo to żre w tym momencie nie ma sensu zmieniać. W tym momencie, jeżeli będzie Łasicki zdrowy i Eneko, to mogą zagrać w Pucharze Polski razem, prawda? Więc tym bardziej, że to jest przeciwnik, z którym powinniśmy sobie poradzić no tak naprawdę bez większych problemów. Zresztą mówiłem Piotrkowi, że rozmawiałem z Łasickim po meczu z Lechią i on powiedział, że on zagrał w końcu tak, żeby nie kalkulować, żeby nie szukać jakichś skomplikowanych rozwiązań, tylko grał na zasadzie najprostsze rozwiązanie będzie najskuteczniejsze i to się opłaciło i on w tym meczu wypadł naprawdę dobrze, więc wydaje mi się, że już ten ból głowy pozytywny, który miał z narodzinami córki, to już minęło wszystko i w tym momencie może skupić się na piłce nożnej. Ja również bym pozostał przy tej czwórce jednak z tyłu, chyba że Radosław Sobolewski będzie chciał w jakiś sposób Polonię zaskoczyć i nie zdziwię się, gdy faktycznie ta gdzieś trójka z tyłu wyjdzie, więc wszystko jest jak najbardziej moim zdaniem sobie Polonią możliwe, ale osobiście zostałbym przy tej czwórce z tyłu, skoro to tak dobrze funkcjonuje. Ja jednak Koleja ocenię na pół oceny wyżej, bo miał takie momenty w pierwszej połowie. Oczywiście Alan Urga też rozgrywał bardzo dobry mecz i to obaj są szefami środka obrony na ten moment, ale Józef Kolej naprawdę miał też takie dwa momenty, gdzie musiał asekurować błędy, czy to Kacpra Dudy, czy nawet naprawił swój taki prosty błąd raz w rozegraniu i wybił piłkę później na aut i dużo było takich ogólnie momentów, gdy Józef Kolej po prostu gdzieś naprawiał błędy swoich kolegów. Resowia oczywiście nie grała dobrego spotkania w pierwszej części, tylko jeden taki konkretny strzał i ten rzut rożny, który gdzieś tam poniekąd wybił na rzut rożny. Już nie pamiętam właśnie kto piłkę jeszcze wybił na drugi stały fragment gry, ale dobrze zareagowała obrona, ale zamieszanie oczywiście po rzucie rożnym było, bo Wiśle niestety w dalszym ciągu gdzieś tam te stałe fragmenty gry, no trzeba nad nimi pracować i to zarówno w defensywie i w ofensywie, bo w ofensywie znowu tych stałych fragmentów było mnóstwo i faktycznie z jednego padł gol, no tylko oczywiście był na spalonym ten błąd Pindrocha, no ale gol nie uznany, więc nie można mówić też o trafieniu, w dalszym ciągu Wiśle to brakuje, więc ode mnie akurat o pół oceny wyżej dla Koleja niż Alana, 7,5. No i teraz przechodzimy do środka pola. Zaczniemy od Karbo. Tak, Mark Karbo według mnie to ostatni zawodnik, który jest takim brakującym elementem układanki tej drużyny Radosława Sobolskiego, bo jak zobaczycie sobie pierwszą bramkę, to taki przerzut, którego nie powstydziłby się w dawnych czasach Xabi Alonso. Czyli już była taka kompilacja przy profilu Wisły z Dudą. Tak, specjalnie się do tego odniosłem, no bo trenerem Bayer Leverkusen jest właśnie Hiszpan, więc dlatego o tym mówię. Pamiętam, jak grał James Igbekeme, jak dużo ludzie, powiedzmy w cudzysłowie, płakali po tym, że on odchodzi. Natomiast dzisiaj, gdybym miał porównać Igbekeme z Karbo, to ja wybieram Karbo. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, nie popełnia takich błędów, które kosztują nas bramkę, które kosztują nas stratę punktów, jak chociażby na ŁKS-ie, czy w meczu
spuszczą niepołomice i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Hiszpan w tym momencie jest dużo, dużo lepszym wyborem. No i fajnie, że przyszedł, bo ja osobiście gdzieś tam zaczynałem wątpić w to, że on się przebił do tego pierwszego składu, bo przecież przyszedł i 3 tygodnie czekaliśmy na to, aż on się pojawi na boisku. No ale okazało się, że to jest profesor, więc trzeba dmuchać, uchać na niego i mam nadzieję, że po tym sezonie przygotowawczym w zimie to jednak on się nie dostosuje do formy, jak to było w poprzednich sezonach, do formy Wiślaków, tylko jednak będzie zawsze ten poziom wyżej nad resztą. Naprawdę dobre spotkanie. Jeszcze w drugiej połowie miał taki odbiór, po którym padła bramka. Wtedy on podał do Talara i Talar wypuścił na wolną pozycję Sobczaka, więc no tutaj trudno się też czepiać o coś Hiszpana. Czekam też jeszcze na te statystyki takie szczegółowe ze spotkania, czyli kto ile miał podań i tak dalej, ale wydaje mi się, że tam naprawdę wysoki procent wykręcił Carbo. Mhm. No moim zdaniem bramki nie strzelił, ale nawet sam zaznaczyłem, że na tej sondzie live, którą prowadzicie, że był piłkarzem meczu, bo występ świetny. To jest w ogóle taki piłkarz, tak jak fajnie to zdiagnozował Mateusz, że to był ten brakujący element, bo jest on kluczowym piłkarzem. Przede wszystkim tak, duża odpowiedzialność za piłkę, nie popełniał właściwie dużych błędów. Czasami małe mogą się zdarzyć, ale to być może wynika z tego, że no nie ma jakiejś takiej dużej dynamiki, no ale gdyby był zawodnikiem kompletnym, no to grałby może w Bundeslidze, a nie w pierwszej lidze. Natomiast pozwala też Kacprowi Dudzie trochę rozwinąć skrzydła, bo jako ta jedna z dwóch ósemek, on zawsze jest tym zawodnikiem, który fajnie zabezpiecza. Zawsze jest pod grą, zawsze wiadomo, w której strefie boiska jest, a bardziej mobilny Duda potrafi sobie podejść z piłką, poszukać wolnej przestrzeni i troszeczkę zagrać nieszablonowo. Natomiast Carbo rzeczywiście trzyma tą pozycję i jest to piłkarz absolutnie kluczowy. Ma super długie podanie, też widzi dużo, skanuje tę przestrzeń rewelacyjnie. No i też, jak powiedziałeś na początku, Tobiasz, no jest takim talizmanem. To też na pewno cieszy, bo odkąd wszedł do tego składu, to faktycznie Wisła wygląda dobrze, no jest absolutnie fundamentalnym graczem, no to trzeba powiedzieć i myślę, że absolutnie też był jednym z najlepszych, jak i najlepszym piłkarzem tego spotkania ze Zniczem, bo naprawdę wyglądał świetnie, no i chyba też postawiłbym go wyżej niż Igbekeme, bo też widziałem na Twitterze takie porównanie, jeżeli chodzi o ósemki, ostatnie ósemki Wiśle Kraków, no to jest absolutnie piłkarz, na którego przyjemnie się patrzy jego grę, bo naprawdę ma taką dużą, powiedziałbym, prezencję w swoich ruchach i jest powtarzalny w tym, co robi, to też jest bardzo ważne, bo nie ma jednego dobrego zagrania na mecz, tylko właściwie każda akcja, to on jest tym tempomatem, to on wyznacza, to on fajnie jakby wymyśla te wszystkie akcje i to naprawdę imponuje. No i też koledzy koło niego czują się pewnie, bo to widać, że on zawsze jest pod grą, zawsze można mu piłkę zagrać no i to napędza taki Wisły Kraków, no i oby tak dalej. To też ważne jest, jeszcze dopowiem tylko o Marku Carbo, to wiecie jaka jest różnica wzrostu między Jasonem Igbekem a Markiem Carbo? 15 centymetrów. To też tak, jest i właśnie ważne, Radosław Sobolewski zawsze wspominał o tym, że w środku pola brakuje tego wzrostu, tak, że szuka takiego zawodnika i Mark Carbo idealnie się tutaj wpasowuje. Dodatkowo jest to, co by nie było, zwinny zawodnik jak na swój wzrost. Tak. Naprawdę się pod tym względem bardzo dobrze prezentuje, potrafi rozdawać takie, no dosłownie ciasteczka na skrzydła. Kapitalne te piłki posyła Mark Carbo, dodatkowo w defensywie doskonale asekuruje błędy ofensywnych graczy, czy nie tylko ofensywnych graczy, bo również przecież i tych defensywnych, ale absolutnie lider środka pola, takiego elementu gdzieś brakowało i w końcu taki element jest w tym środku pola, więc jak najbardziej trzeba się z tego cieszyć i ja również bardziej tutaj cenię sobie Carbo niż w tym momencie Jamesa Igbekeme. Zdecydowanie podpisuję się pod tymi słowami Mateusz i Maciek, zawsze jak nagrywał materiał o Marku Carbo, kiedy były plotki o tym, że dołączy, wspominał, że to będzie taki krakowski Busquets. No i faktycznie gdzieś tam można dostrzec pewne aspekty Busquetsa w grze Marka Carbo. Ósemka. No i też uważam, że to oczywiście zawodnik tego spotkania. A od was? Tak, ósemka to jest nawet 8,5, bo skoro jest zawodnikiem spotkania, no to dałem mu ciutkę więcej, tak, żeby było też, żeby był po prostu wyróżniony. Chociaż poziom zawodników Wisły był tak naprawdę wczoraj bardzo wyrównany, ale Mark Carbo według mnie zasłużył na miano zawodnika spotkania. No bezwzględnie piłkarz meczu, można jeszcze tak pół żartem się śmiać, że szkoda, że nie ma paszportu polskiego. Pamiętamy też ten wywiad Michała Probierza, że brakuje mu wzrostu w kadrze, to być może byłby taki ciekawy kandydat do środka pola, no ode mnie 9, niech będzie najlepszy piłkarz. A to jeszcze do załatwienia, ja tutaj pograć parę lat, to nie wiem, ile on ma lat, nawet nie sprawdzę. No nie jest starym Słowakiem, no ale...
Na pewno jest ten też problem. jest wyższy od Slisza i Dziczka. 2 centymetry różnicy między Dziczkiem a Sliszem. Mark Carbo idealnie się tu wpasuje, więc mamy nadzieję, że też w przyszłości się to sprawdzi, będzie w kadrze występował. Kacper Duda. Mi się Kacper podobał w tym meczu. Też bardzo bym go wyróżnił. Oczywiście Jaroch, Kolej, Carbo, ale ja nawet obok Carbo Dudę bym gdzieś obok postawił, bo naprawdę zawodnik w pierwszej połowie, w pierwszej połowie nawet wybrałbym Kacpra Dudę. W drugiej części spotkania troszeczkę przygasł, ale to w dalszym ciągu był naprawdę bardzo dobry poziom. I jak oceniacie właśnie Kacpra? No, asysta drugiego stopnia w hokeju miałby asystę dopisaną normalnie tutaj w piłce. W dalszym ciągu czekam na to, aż strzeli bramkę, bo nie ukrywam, że ja jestem ogromnym fanem Kacpra Dudy. Czekam, bardzo czekam. Nawet kiedyś wspominałem, że cierpiałem razem z nim, kiedy wyjął to, czy to było ze Zniczem, czy z Wisłą Płock. Nie pamiętam, ale taką doskonały to był strzał i jeszcze lepsza interwencja bramkarza. Być może to było ze Zniczem, już nie pamiętam, bo kilka... Kilka takich uderzeń już miał Kacper, że on powinien co najmniej dwie bramki już w tym sezonie mieć. No niestety tego szczęścia nie ma. Próbował też uderzyć w meczu wczorajszym, chociaż nie były to takie uderzenia dobre jak tamte, o których wspominałem, ale czekam w dalszym ciągu. Skorobrym też miał taką sytuację, kiedy obrońca mu wybił z linii bramkowej, tak? Tak, więc... o tym właśnie ta sytuacja, no i ten strzał to głównie... To... Nie no, Kacper tutaj czasami słyszę takie komentarze, że on gra, bo jest młodzieżowcem i ktoś musi grać, ale naprawdę chciałbym mieć takich młodzieżowców, którzy właśnie oni muszą grać, bo oni robią tą różnicę na boisku. No jednak jak porównałem sobie Patryka Goguła, który wchodzi za niego, no to jest, no nie wiem czy przepaść, ale jednak widać różnicę, która następuje po zmianie i jakby nawet jeżeli to jest wychowany Lecha, który ma najlepszą akademię w tym kraju, no to jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kacper Duda w tym momencie jest dużo, dużo wyżej według mnie niż Patryk Goguł. Ma się od kogo uczyć młody Poznania, że tak powiem. Znaczy ja w ogóle powiem, bo ty mówisz Tobie, że faktycznie końcówka spotkania słabsza, ale trzeba pamiętać o tym, że on jest bardzo eksploatowany, jak na też swój wiek, bo ledwie 19 lat, a 12 meczów w tym sezonie ligowym, nie grał w tym meczu z Lechią, odpoczywał akurat, natomiast też regularnie gra w U20. Zyskuje taką pewność, no to jest to, co mówiłem wcześniej a propos Carbo, że jeżeli nie grają w dwójkę, no to super się uzupełniają, to jest właściwie podobny kazus co do środkowych obrońców, a więc kolej Uryga, no bo też to wszystko funkcjonuje dobrze, widać, że chłopaki mają już pewne mechanizmy i się wyczuwają i to jest fajne, bo kiedy jeden idzie do przodu, no to drugi wie, że ma se kurować i odwrotnie, ma super strzał, ma fajną decyzję, ma też taką bezczelność młodzieńczą i pewność siebie, bo widać, że wielokrotnie idzie z tą piłką i próbuje swoich szans, czy prowadząc futbolówkę i zagrywając do kolegów wyżej, to jest fajne. Bo jest też takim piłkarzem, który ma taki element nieszablonowości i często te akcje potrafi przyspieszyć i zrobić coś takiego właśnie niezwykłego i gdzieś tam taką arytmię do gry wprowadzić. Tego trafienia mu brakuje, no i tak na koniec myślę, że chyba nikt nie czeka tak długo jak ten kibic, z którym kiedyś Mateusz rozmawiał, że mówi, że z synem się zawsze zakładają, no to myślę, że tutaj też faktycznie, ale być może, bo to jest też prawo serii, czasami no umówmy się, czasami jak wpada, to wpada, pamiętam, nie wiem, Krzysztofa Piątka, który wyglądał rewelacyjnie w Genoi i w Milanie, być może jak na przykład będzie rzut karny i Duda będzie na boisku, to daj mu spróbować strzelić. Być może trafi i gdzieś tam się przyłami, bo to czasami jest, no wiadomo, piłka nożna to jest też gra błędów i funkcjonuje to prawo serii, więc jeżeli może trafi, to później już będzie żarło i będzie trafiał mecz za meczem, no bo to różnie może być, no bo na razie faktycznie jakaś taka klątwa i nie może się przełamać 19-letni pomocnik Wisły Kraków. 7,5 myślę bym ocenił, bo też tak, dużo okaz przepowiedziałem. Piotrek? 8, bo ja dam 9 kar, bo to nie będzie notka niżej. Okej. I zostali nam ofensywni oczywiście jeszcze zmiennicy, ale ofensywnych piłkarzy też będziemy chwalić w szczególnie dwóch przypadkach, przynajmniej moim zdaniem, dwóch tutaj, no nawet trzech. I przechodzimy sobie do tego, którego akurat tak chwalić, no przynajmniej ja nie będę, nie wiem jak wy, ale mi się Baena w tym spotkaniu aż tak bardzo nie podobał. Przede wszystkim brakowało tej skuteczności w tych dośrodkowaniach. Piłkarz, który faktycznie ma najlepszą rzutkę z kadry Wisły, bo on przede wszystkim patrzy w to pole karne, gdy dośrodkowuje, co zdecydowanie brakuje Wiślakom. Czy to, nie wiem, jak występował Villar, czy nawet Goku, czy Alfaro. No, mam wrażenie, że oni tak
kolokwialnie rzecz ujmując, na pałę wrzucali tę piłkę pole karne, byleby wrzucić. Natomiast Baena rzeczywiście patrzył i robił to doskonale, bo już kilka asyst zaliczył i robił tą różnicę. W tym meczu troszeczkę tego brakło. Faktycznie dribbling jest bardzo imponujący, szybkość też u Baeny, ale tej precyzji brakło. Podsumowując ode mnie piątka, teraz dam się wam wykazać odnośnie Baeny. To znaczy, jest ciągle, mów, bo ja zaczynałem przed. Ja krótko, tak. Znaczy ja podobnie myślę co to. Znaczy, słabszy mecz. Jeden z takich piłkarzy, który jakoś specjalnie dobrze nie wyglądał, jeżeli chodzi o całość i tych zawodników ofensywnych. Natomiast trzeba mu przyznać, ma ten element takiego przyspieszenia, zrobienia różnicy na pierwszych 2-3 metrach. My też z Mateuszem oglądając to spotkanie a propos jednej sytuacji, kiedy z łatwością sobie poradził z zawodnikiem Resowi, no to faktycznie ma, natomiast no, wiele też rzutek niecelnych, wiele takich zagrań mieszanych, że albo jest dobre dogranie, później 2-3 takie sytuacje trochę niechlujne, takie jakby piłka mu się gdzieś nie tak dobrze ułożyła, także myślę, że brakuje mu być może jakiejś takiej powtarzalności w skali całego meczu. Generalnie piłkarz o fajnych umiejętnościach, o dużej technice i o przede wszystkim dobrym przyspieszeniu, no ale umówmy się, ten mecz słabszy, myślę, że taka piątka, szóstka, taka nota wyjściowa. Tak, no jednak miał tam tą sytuację, kiedy próbował dogrywać do Goku, prawda, ale Osyra mu umiejętnie się zastawił, gdzieś piłka otarła się o stopera Resowi i ostatecznie dotarła do drugiego z Hiszpanów. Więc taki mały jakiś drobny błąd, który ostatecznie nie miał wpływu na wynik spotkania, ale zgodzę się, że to jest taki zawodnik, który jeszcze nie jest na takim poziomie, że rozegra 2-3 spotkania pod rząd na takim super poziomie, ale trzeba pamiętać, że to też jest bardzo, bardzo jeszcze, no nie wiem, 23 lata ma, 22, więc to jest jeszcze młody zawodnik, patrząc z perspektywy tych Hiszpanów, którzy tutaj przyszli i są, bo Goku przecież jest dużo starszy, Michibila chyba też jest starszy od Baeny. Więc wydaje mi się, że na ten moment nie wykazał się wczoraj niczym takim nie wiadomo jakim, troszeczkę zepsuł. No ale to może to teraz będzie szansa dla Mikiego Villara, bo... Właśnie chciałem zapytać was, czy uważacie, czy Miki Villar powróci do wyjściowej jedenastki po tych dwóch naprawdę dobrych występach z ławki, zanotowane gole, dodatkowo naprawdę prezentował się dobrze, Baena świetny mecz ze Zniczem. Ten mecz troszeczkę gorszy i czy to jest szansa właśnie dla Mikiego Villara, by zaprezentować od pierwszej minuty spod Beskidziem? Nie wiem, Miki Villar, co też wydaje mi się, że Radosław Sobolewski widzi, że on wchodzi z ławki, to jest taki nabuzowany i daje dużo, dużo więcej tej drużynie. No, grał z Płockiem od początku i on tam zaprezentował się słabo według mnie, więc zobaczymy, jak to trener ustawi. Natomiast może tak być, że teraz po prostu będzie rotował, jeżeli zobaczy, że Baena zagrał słabsze spotkanie, to powiem mu, słuchaj, miałeś swoją szansę, teraz Miki Villar wchodzi, ty wejdziesz po jego dwóch jakichś tam gorszych spotkaniach i może tak to też wyglądać. No, nie jesteśmy też w myślenicach, więc trudno nam dyskutować nad tym, jak po prostu widzi to Radosław Sobolewski. Oby ale niedługo w Zabierzowie. Ale a, to pewnie się to będzie ciągło, może nie latami, ale miesiącami pewnie, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, hop, siup, postawić bazę treningową i jeszcze za to zapłacić. Fajnie to brzmi na pewno, nie? Podczas kampanii. Natomiast jeżeli chodzi o rotacje możliwe, to ja bym szukał zmian, ja bym szukał korekt, ja bym szukał jakichś różnych rozwiązań. Trzeba też pamiętać, że wbrew pozorom, bo często tak się mówi, że piłkarz zaczyna na ławce, że nie może wygrać rywalizacji, że czasami jak ty zaczynasz mecz na ławce i wchodzisz w 60 czy nawet w przerwie, to ty nie jesteś przegranym, tylko masz od trenera jakiś taki też kredyt zaufania, oglądasz pierwszą połowę z ławki, potrafisz analizować pewne rzeczy, jak się obrońcy zachowują, no i wchodzisz na podmęczonego rywala. Także myślę, że w tej roli wygląda dobrze, ale faktycznie szukałbym zmian w tym meczu z Podbeskidziem. Pamiętajmy, że jest też Olejarka, który daje bardzo dobre impulsy, ma super liczby, jak na minuty rozegrane, także myślę, że to jest naturalne, że to jest rywalizacja w zespole, zwłaszcza na tych pozycjach ofensywnych, no bo umówmy się, raczej jeżeli chodzi o obronę, czy środek pola, zwłaszcza w Wiśle Kraków, no to fajnie, żeby ten szkielet był zachowany, żeby były te mechanizmy, powtarzalność, wiadomo, ostatnie minuty można dokonywać zmian, ale jeżeli chodzi o ofensywne postaci, no to poza Rodato, to ja bym szukał rotacji, ja bym szukał zmian i właściwie co nawet 2-3 spotkania dawał jakieś nowe pomysły, żeby też rywala zaskoczyć, ale żeby też drużyna szukała jakichś nowych bodźców i żeby to wszystko wyglądało na odpowiednim poziomie. Okej, przechodzimy do partnera jego z skrzydła, czyli Goku.
Momentami mógł irytować Goku w pierwszej części, te decyzje, które podejmował, czy gdy piłka mu odskakiwała, bo było dużo takich momentów, ale jak sobie tak popatrzymy, no to on przy praktycznie każdej sytuacji bramkowej uczestniczył. Dużo też było jakichś niedokładności z jego udziałem, ale mnóstwo też było pozytywów, więc tę ocenę trzeba gdzieś tam jakoś wypośrodkować. Nie jest to najłatwiejsze. Myślę, że najtrudniej tego piłkarza ocenić w tym spotkaniu. Opinie po tym meczu różne. Ja się troszeczkę dziwię tą krytyką za żółtą kartkę, no bo to było oczywiste, że on tą kartkę złapie przede wszystkim za ten zapis spod Beskidziem. Wykartkował się, no i nie zagra, i tak by nie zagrał, a w następnym już spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec będzie mógł wyjść od pierwszej minuty, więc na dobrą sprawę Wiśle i jemu to wyszło zdecydowanie na korzyść, a myślę, że Goku na ławce nie siądzie i tym bardziej też po tym występie. Jak ktoś się czepia żółtej kartki, o żółtą kartkę Goku, to albo pomylił odwagę z odważnikiem, jak to mówi klasyk, albo po prostu nie zna zapisów, jakie są między Podbeskidziem i Wisłą. Ewentualnie wjechała piątkowa noc bardzo mocno u niektórych i po prostu ktoś nie ogarnął tematu. Natomiast no, jak można się czepiać o żółtą kartkę? No, przecież on musiał się wykartkować. No, to jakby się nie wykartkował, to by się ludzie czepiali o to, że no kurde, nie myślimy, tak? W sztabie tam nikt nie myśli, kierownik krzoska do zwolnienia, bo nie liczy kartek i tak dalej, i tak dalej. A co do samego spotkania, to przecież Goku miał przy tej pierwszej sytuacji dobre przyjęcie, później zszedł do skrzydła, zagrał do Dudy, wypuścił też szota przy tej drugiej akcji bramkowej. Oczywiście zagrał źle, kiedy padła bramka dla Resowi, natomiast no, nie powiedziałbym, że to było bardzo słabe spotkanie w jego wykonaniu. No, zagrał poprawnie, no, też porównują ludzie go do Fernandeza, ale to są dwie różne pozycje. Jego gra na lewym skrzydle, a Fernandez grał bardzo często za Rodado, więc no, trudno go porównywać. Wiem, że on tu przyszedł z taką warsztacie i założeniem, że ma zastąpić Fernandeza, ale raczej chodziło o to, że ma wykręcić po prostu jakąś tam liczbę asyst i bramek, a nie, że będzie prezentował ten sam styl gry, co Hiszpan, który występuje teraz w Lechii. Przepraszam, jeszcze Piotrek, zanim ci przerwę. Ja zdecydowanie, a propos tego skrzydła, to zdecydowanie wolę go na skrzydle niż na tej dziesiątce, ponieważ miał takie mecze, gdzie grywał na dziesiątce, zmieniał się w trakcie spotkania z Alfaro, głównie z Alfaro, czy też z Olejarką. Chociaż z Olejarką chyba jeden czy dwa mecze razem tak chyba jeden tylko zagrali, ale zdecydowanie wolę go na skrzydle, a na dziesiątce czy to właśnie Olejarkę, czy Alfaro, bo lepiej się prezentują na tej pozycji, a Goku tym swoim dribblingiem potrafi zrobić różnicę na skrzydle i tam się zdecydowanie lepiej odnajduje. To jest w ogóle ciekawe, co Mateusz mówi a propos tego początku Goku w Wiśle Kraków, bo wszyscy mówili, że to jest następca Fernandeza, że przychodzi po fantastycznym sezonie, bo miał 16 bramek plus 10 asyst, ale umówmy się, takie sezony nie zdarzają się często, właściwie jedyny taki sezon w wykonaniu Hiszpana, no i też tę rolę wykreowali kibice, no bo wiadomo, że chcieliśmy gdzieś tam pewnie zastąpić lukę po tym piłkarzu, który obecnie jest kontuzjowany w Gdańsku. Natomiast fakty są takie, że faktycznie lepiej się czuje lepiej przy skrzydle niż jest taką postacią, powiedziałbym, centralną. W tym meczu no, ciężko go tak jednoznacznie ocenić, bo jakbyśmy patrzyli przez pryzmat skuteczności, no to średnio, bo właściwie co drugie zagranie być może niecelne, ale to jest konsekwencją tego, że gra na takiej pozycji, a nie inna, że musi podejmować sporo tego ryzyka, no i siłą rzeczy wiele tych pojedynków przegranych czy takich sytuacji nie do końca dobrze rozegranych, natomiast nie można mu odebrać charakteru, prób walki, takiej determinacji do skoku do każdej piłki. Ja mam w głowie przede wszystkim te dwie fajne akcje na samym początku spotkania, kiedy najpierw wymienił piłkę na dużym tempie i na małej przestrzeni z Alvaro. Spuentował to takim strzałem, który był obroniony. Później pamiętamy też podobna histeria, kiedy zszedł do środka z lewej flanki. No bo ewidentnie widać, że on się dobrze czuje na skrzydle, kiedy zbiega do środka i szuka uderzenia. To też tam wtedy akurat był strzał niecelny. Natomiast jeżeli chodzi o próby podejmowania driblingów, pojedynków, to super. Nie wszystkie są udane, ale też ciężko się czepiać, że miał, nie wiem, 90% wygranych pojedynków, jeżeli gra na tak ofensywnej pozycji, no i to się siłą rzeczy wiąże z ryzykiem, ale generalnie no, myślę, że występ dobry, no i postać też kluczowa w tej ofensywie, no bo on odpowiada za kreowanie i za serwis w Wiśle Kraków. I jeszcze ocenka na sam koniec oczywiście. Myślę, że takie 7-8-7, może być, że 7,5, coś takiego. Ja bym dał siódemkę. Ja też podpisuję się zdecydowanie pod siódemką. Alfaro jeszcze nam został oraz Rotado, jak dobrze tak. Więc Rodado zostawimy rzecz jasna na koniec, ocenimy Rodado. Mi się Alfaro bardzo podobał w grze na jeden kontakt, dobrze się zrozumiał z Goku, te piłki posyłał do niego dobre. Takie dwa, trzy nawet momenty były, kiedy
Goku tą piłkę zgubił, czy za mocno wypuścił. Jedna taka sytuacja, nawet jak przeprosił kibiców na C, na sektorze C, kiedy tą piłkę właśnie za mocno sobie wypuścił. Alfaro chyba piętką mu nawet wtedy odegrał, jak dobrze pamiętam, bo często piętką czy próbował te piłki odgrywać. Świetna gra na jeden kontakt. No te strzały w jego wykonaniu pozostawiają wiele do życzenia i zdecydowanie nad tym jeszcze Alfaro musi popracować, ale ta decyzyjność u niego momentami jest lepsza niż u Goku. Oczywiście Goku ma więcej tych prób, jakiś driblingu i tak dalej, ale zdecydowanie decyzyjność jeszcze do poprawy. U Goku, Alfaro coraz lepiej to wygląda, bo na początku mógł też podobnie do Goku irytować się tą swoim brakiem czasami. Właśnie wtedy brakowało czasami czy tych uderzeń, czy dobrych zagrań. Teraz się nad tym poprawił i myślę, że nie bez powodu wystąpił w ogóle od pierwszej minuty, bo tu można było dyskutować, czy wystąpi on, czy Olejarka, skoro dostał szansę ze Zniczem, ale Olejarka nie zaprezentował się jakoś rewelacyjnie ze Zniczem. Szkoda, że on tych minut też tak mało troszeczkę dostaje. Liczę, że jeszcze będzie miał swoje okazje, chociażby w tym meczu Pucharze Polski, to będzie znowu kolejna szansa, ale Alfaro tym meczem znowu pokazał, że raczej powinien wystąpić w kolejnym meczu od pierwszej minuty. Czy ja w ogóle muszę przyznać, że nie byłem na początku do niego w ogóle przekonany, do Alfaro. Był dla mnie takim piłkarzem, który trochę nie ma określonego profilu w tej Wiśle Kraków, ale to się wiązało z tym, że Biała Gwiazda po prostu na początku sezonu rozczarowywała. Natomiast kiedy to wszystko odpaliło, no to wygląda dobrze. Trzeba powiedzieć, że ma też taką powtarzalność w skali ostatnich tygodni, bo to są łącznie dwie bramki i cztery asysty w lidze, także właściwie co dwie, nawet czasami co kolejkę, albo zapisuje się do protokołu meczowego strzelając bramkę, albo notując asystę. Także naprawdę fajnie to wygląda i też można chwalić tę chemię, która się zawiązała między nim a Goku czy innymi zawodnikami, bo widać, że to wszystko funkcjonuje na dobrym poziomie. No i chyba jakbyśmy tak zestawili wszystkie jego cechy, no to być może dobry strzał. No to jest to, czego mu tak jakby najbardziej brakuje. Natomiast porównując go do Goku, bo też mówiłeś o tym, Tobiasz, że ma lepszą decyzję, tak sobie teraz myślę, że może to wynika trochę z tego, że trochę za dużo myśli się kotuje u Goku, który ma jednak szerszy repertuar grania, który ma lepszą technikę i czasami też być może za dużo ma pomysłów na rozwiązanie pewnego ataku. I kiedy na przykład, nie wiem, rywal go wytrąci z równowagi, albo już jest taka faza, kiedy trzeba finalizować, a on chce jeszcze bardziej to poprowadzić, jeszcze lepiej tę piłkę ustawić, no to pojawia się problem, a czasami Alfaro nie kalkuluje. No i to jest fajne, bo czasami po prostu lepsza jest decyzja prostsza, jak strzał, czy jakieś takie dogranie i no i widać tego efektu. Ale Alfaro miał wczoraj asystę, którą zanotował przy bramce Alvaro Ratona. Nie wiem, czemu trzeba ciągle być. Przy bramce Bartka Jarocha. A co do, bo chciałem jeszcze właśnie powiedzieć tak jedno zdanie tylko o naszym bramkarzu. To jak oglądałem przed chwilą właśnie końcówkę spotkania, to jednak popełnił mały błąd. Minął się z piłką przy dośrodkowaniu, przy rzucie rożnym, więc nie wszystko było perfekcyjne, ale to tak tylko, wiecie, żeby odnotować, żeby nie było, że... W doliczonym czasie. Tak, w doliczonym czasie, dokładnie. I ocenka dla Alfaro? Bo tutaj nie wiem, 7, właśnie się... 7,5. 7? Mati? Myślę, że 6,5-7. No, kurczę, nie pamiętam go z też takiej sytuacji... Jakiś, żeby jakoś wybitnie rozegrał przy akcji bramkowej, czy w tym, coś w tym stylu. Irytowały mnie te jego strzały z dystansu, które leciały gdzieś na C. No te strzały z dystansu zdecydowanie są do poprawy, bo bardzo tak często próbuję i tak 3/4 tych prób, no to właśnie kończy się tak, że te całe strzały lądują na C i czasami nawet zamiast uderzać niżej, to on uderza wyżej i to jest zdecydowanie do poprawy. Ale w końcu wejdzie. W końcu wejdzie, mamy taką zdecydowanie nadzieję. Kiedy Mula przychodził do Wisły, też taki ten strzał z dystansu, no na początku wydało się on dosyć taki słaby po prostu. Często ta piłka wylądowała na trybunach, była daleko od bramki, nie miał go najlepszego, ale później pokazał, że potrafi naprawdę uderzyć, chociaż miał inne zdecydowanie walory, więc mamy nadzieję, że Alfaro również tak jak pójdzie śladami Muli. Chociażby ja dam mu 7, bo Goku może i faktycznie tam w tych bramkowych sytuacjach uczestniczył, ale Alfaro naprawdę pełno było na boisku i dużo takich sytuacji, w takich sytuacjach uczestniczył, gdzie później no to się kończyło jakimś niedokładnym przyjęciem kolegi, czy właśnie Goku tą piłkę sobie za mocno wypuścił, ale mnóstwo było pozytywnych akcentów w wykonaniu Alfaro, więc ja również ocenię go tak samo jak Goku. Za to spotkanie dam mu 7. I ostatni zawodnik z podstawowej jedenastki, bo jeszcze przejdziemy do 5 rezerwowych, właściwie do 4, bo jednego to nie ma za co oceniać. W tym spotkaniu wszedł na końcówkę i tak już nie musiał wiele robić, bo był wynik ustalony. Jak oceniacie Rodado? No zmarnowany rzut karny, rzeczy jasna, bramka ładna,
bramka, odnalazł się piękne dośrodkowanie Dawida Szota, o którym też przecież wspominaliśmy przy ocenie Dawida. No na pewno można tutaj doszukać się pewnych minusów, no bo właśnie ten rzut karny, nie uderzony najlepiej, zmarnowana sytuacja Ratona, więc ofensywnych piłkarzy też dał dużo pozytywów, ale jednak tych minusów było sporo. To był taki Angel Rodado z pierwszego sezonu w Wiśle Kraków, kiedy miał dużo sytuacji, ale bardzo dużo marnował. Natomiast gdzieś tam średnią swoją z tego sezonu podtrzymuje, bo ma bramkę w kolejnym spotkaniu. I ma chyba tyle samo albo więcej nawet już goli niż w poprzednim sezonie. To też jest znamienne i oby tą serię kontynuował, bo ja się szczerze obawiałem przed tym spotkaniem, bo Rodado nie specjalnie umie grać na tych niżej ustawionych zawodników. On musi mieć tą przestrzeń, musi gdzieś tam sobie tę sytuację kreować. Tak w tym meczu akurat nie było dużo tych sytuacji miał, jedną tylko wykorzystał, ale to był zupełnie inny Rodado z tymi zespołami, które się bronią niż zazwyczaj. Generalnie, jeżeli on ma walczyć o piłki, które są powiedzmy wyżej niż na poziomie kostek, to te piłki muszą być wyprzedzające obrońców, bo w inny sposób nie jest w stanie wygrać. Jak sobie odpalicie kulisy meczu z Wisłą Płock, to zobaczycie dwie sytuacje, kiedy on skacze obok stopera, czy do górnej piłki. No jak ktoś z 1,79 m ma wygrać z gościem, który ma 1,91 m? To muszą być piłki, które wyprzedzą stopera, ewentualnie tak jak wczoraj, tak? Że on po prostu wyprzedzi, odda strzał jako pierwszy. Minie obrońcę i zaskoczy bramkarza. W innym przypadku on nie będzie miał szans, żeby wygrywać. No tak jak już powiedziałem, to był taki Angel Rodado z pierwszego sezonu, czyli trzy sytuacje, jedna wykorzystana, natomiast bardzo mnie cieszy, że jest ta bramka i szkoda, że zmarnował tego karnego, bo pewnie dałbym mu też ósemkę, natomiast w tym momencie no, muszę mu dać gdzieś tak 6,5 za to, co zmarnował. No zdecydowanie myślę, że gdyby ten karny wykorzystano, no, to ocena byłaby wyższa, też ten dorobek bramkowy byłby bardziej imponujący. Obecnie to jest 9 trafień, więc najskuteczniejszy strzelec z całej pierwszej lidze. Myślę, że to co powiedział Mateusz, i wiele sytuacji, też ta finalizacja myślę, że fajna, ale lepiej się odnajduje, kiedy ma paradoksalnie czasami nawet cięższe sytuacje niż takie, kiedy ma walczyć o głowę z rosłymi stoperami, czy więcej się przepchać w polu karnym rywala. Natomiast no, widać, że się dobrze czuje, że się odnajduje w tym wszystkim i wiele nie zmieniał na pewno, jeżeli chodzi o jego jakby rolę w drużynie, bo też jest absolutnie kluczową postacią i należy do takiego, mówiąc ogólnie, kręgosłupa. No ale ten występ myślę, że solidny, okraszony bramką, mogło być lepiej. Taka ode mnie ocena 7. Ja no, bliżej mi szóstki, chociaż dam chyba 6,5, bo mam jednak z tyłu te niewykorzystane sytuacje, czy też rzut karny. Miał lepsze występy w tym sezonie. Ta tendencja, że im kolejny mecz, tym lepszy, się tutaj akurat nie potwierdziła, chociaż naprawdę ten poziom już przez Rodado został tak narzucony, że ciężko by to było powtórzyć, ale również oczywiście dobry występ w wykonaniu Rodado i już teraz rezerwowi. Nie pamiętam, kto pierwszy na boisko wszedł. Sobczak na pewno w końcówce. Możliwe, że to ta potrójna zmiana Gogu Talar Villar, chyba, jak dobrze pamiętam, bo Sapa też w końcówce. To chyba się nie mylę, prawda? Villar, tak, Talar i Gogu. To zacznijmy sobie od Goguła, czyli najmniej pozytywny z tej trójki, chociaż osobiście w ofensywie kilka akcentów dobrych miał, kilka dobrych podań w pole karne. Defensywie troszeczkę brakło koncentracji, to on nie asekurował Osyry przy tej sytuacji na 2-2, to on popełnił błąd, to by było gdzieś tam na jego konto ta bramka, więc tutaj spory minus na pewno, więc w grze defensywnej tej koncentracji brakło, kilka strat też popełnił, w ofensywie gdzieś tam się ten poziom wyrównał, był lepszy po prostu, więc gdzieś ta ocena się wyrówna, ale na pewno, no nie był to jakiś bardzo zły występ, taki przeciętny bym powiedział chyba. Znaczy ja bym powiedział tylko dwie rzeczy na krótko. No, na pewno wszedł w buty Kacpra Dudy, a to nigdy nie jest łatwe niestety i też ciężko mu było łączyć tę ofensywę z defensywą, bo to jest jednak pozycja, gdzie musisz być bardzo odpowiedzialny i zachować wysoką koncentrację, ale to paradoksalnie też był trudny moment w meczu, bo wydawało się, że 2-0, zaraz później pamiętamy ten rzut karny, który pewnie by nam zamknęło rywalizację, natomiast potem co się dzieje? Resowia trafia, nabiera wiatru w żagle i jest problem, bo też wiele nowych zawodników, którzy pewnie weszli z taką misją, żeby ten wynik utrzymać, ewentualnie strzelić jeszcze bramkę i gdzieś na spokojnie dokończyć to spotkanie i zachować czyste konto i było gorąco i naprawdę też trzeba o tym pamiętać, że to byli piłkarze, zwłaszcza Talar czy Gogul, którzy grają troszeczkę mniej i zostali trochę wpuszczeni, no nie wiem, czy
na głęboką wodę, bo ta sytuacja w meczu była dynamiczna. Później Wisła strzeliła dwie bramki i było po zawodach. Natomiast no, na to też trzeba patrzeć i zwracać uwagę, że to nie było takie łatwe paradoksalnie dla nich, bo myślę, że to wszystko działo się dosyć szybko. No i ten przebieg meczu po prostu był nieoczywisty i na to też trzeba patrzeć, jakby oceniając tych zawodników. Tak, już o Patryku mówiłem, że musi jeszcze troszeczkę się nauczyć, żeby być na tym poziomie, co Kasper Duda. No, wchodzi w jego buty, ale jeszcze są o jeden rozmiar za duże, że tak powiem, więc mam nadzieję, że po prostu za jakiś czas on będzie na tym samym poziomie. Tym bardziej, że, no tak już powiedziałem, jest z Akademii Lecha, więc na pewno ten talent ma, a Wisła potrzebowała przed tym sezonem młodzieżowca, więc fajnie, że akurat zgłoszono się po niego. Mam nadzieję, że Sobolewski go wyprowadzi na dobrego zawodnika. Też informacja z czatu. Kolejny dobry występ drużyny U19. Prowadzą już 4-0 z Wartą. Jeżeli wiecie, jaki wynik jest obecnie w meczu rezerw, to też podzielcie się z nami, bo chcielibyśmy to zdecydowanie też wiedzieć. Piątka wyjściowa, myślę, że chyba będzie dobra dla Patryka. Zgodzicie się raczej pewnie? Tak. Okej, to może, dobra, inaczej. Sapałę, powiedzmy, że wszedł, nie miał jakichś wiele do popisu, po prostu się bez zameldował oceny na Murawie, więc bez oceny, chyba nie będziemy tutaj więcej o Sapale mówić, bo za krótko zagrał, więc to sobie już odhaczmy i została nam ta trójka, o której powiemy już dużo dobrego, ponieważ Talar z asystą, Miki Wiar z ładną bramką, Sobczak jeszcze ładniejszą bramką, pięknie to zmieścił, ale zacznijmy od Talara. Dobre wejście, moim zdaniem bardzo dobre wejście, ta asysta też pięknie wypatrzył tam Sobczaka w polu karnym, bardzo dobrze się spisał, zmiana jak najbardziej na plus, no i zyskał, bo on był zawodnikiem, który grał w rezerwach i naprawdę gdzieś tam Radosław Sobolewski mógł pewnie gdzieś obserwować te mecze rezerw i na pewno wpadł w oko Bartosz Talar i nie bez powodu znalazł się teraz w wyjściowej jedenastce, zastąpił, Gogu zastąpił Kacpra, a Bartosz Talar, czy kogo Bartosz Talar zastąpił? Chyba Alfaro, no, chyba Alfaro. Tak. I bardzo dobry mecz, moim zdaniem, w jego wykonaniu. Tak, no to jest taki zawodnik, który jak już powiedziałeś Tobi, że grał w rezerwach i jest to najlepszy przykład dla tych młodych zawodników, że można wierzyć w to, że się przebijemy z czwartej ligi do drużyny pierwszoligowej i fajnie, że Wisła w ten sposób do tego podeszła, że to nie jest na zasadzie, że skoro tam już został zrzucony, że powiem, to już nie będzie miał powrotu. Fajnie, że udaje się go odbudować. Ja mam nadzieję, że będzie rywalizacja na tej pozycji. Zobaczymy tak naprawdę, czy on będzie tam grał w dłuższym wymiarze czasowym, bo chyba to nie jest taka optymalna dla niego pozycja. On raczej tam bliżej karbu powinien grać, ale no jest tylu tych zawodników, że ciężko ich pogodzić, więc siłą rzeczy no trzeba jakoś ich rozrzucać po nie swoich pozycjach, ale wczoraj się to opłaciło, zaliczył bardzo ładną asystę do Sobczaka i mam nadzieję, że tylko w ten sposób będą zawodnicy z rezerw przychodzić, tacy, którzy wiedzą, że dadzą tej jakości jeszcze troszeczkę więcej. Tak. No ja się podpisuję. No jakby komentując, bo dużo już zostało powiedziane o 21-latku, no myślę, że też jego pozycja na pewno urośnie w tej hierarchii Radosława Sobolewskiego, bo dotąd no właściwie nie grał w ogóle. Pamiętamy ten cały mecz z Lechią Gdańsk, to też było zaskoczenie, że zaczął od początku i rozegrał całe 120 minut, później kilka wejść na ten mecz ze Zniczem, 20 minut, no i myślę, że fajne wejście, dobry akcent, no i pokazał się z dobrej strony, no i trzeba trzymać kciuki za tego chłopaka. Najlepsze wejście, myślę, z tych wszystkich meczów, które wymieniliście jak na razie, bo ten Pucharze Polski osobiście ta armię aż tak bardzo nie przekonywał. Dopiero w drugiej części spotkania i chyba on w dogrywce jeszcze swoje minuty dostał, no bo nie miał aż tyle w nogach, przynajmniej nie uczestniczył w tych meczach pierwszej jedenastki, pierwszego składu i pozwolił mu Radosław Sobolewski się wykazać i faktycznie w tej dogrywce się wtedy tak bardzo dobrze zaprezentował. No i pod koniec meczu tam było dużo dobrego widać u Talara. No i właśnie tutaj trzeba to jakoś tak dobrze rozgraniczyć się zawsze z tymi rezerwami. Jest troszeczkę większy problem, jak tą ocenę wystawić. Natomiast ja osobiście chyba bym Talarowi dał takie 6,5, myślę, za ten występ. Czy wyżej chcecie ocenić Talara? No, wiecie, no nie grał też w dłuższym wymiarze czasowym. Zaliczył asystę. No, musi być wyżej niż wyjściowa piątka, ale taka 6,5 to jest według mnie optymalne. No myślę, że podobnie.
To jeszcze został nam Miki Wiar, przedostatni zawodnik. Sporo złości widać u niego w tym, że on z tej ławki musi wchodzić. To zademonstrował również przy bramce na 4 do 1, ale to, co Mateusz wspominałeś, że on naprawdę z ławki daje bardzo duży impuls i przede wszystkim daje liczby. Nawet kiedy Mikiemu Wiarowi tak nie szło w tym sezonie, kiedy właśnie wylądował na tej ławce po tych słabszych występach, to mimo wszystko liczby notował. To tak samo jak z Goku, bo to nie były dobre mecze w wykonaniu Mikiego Wiara, to był w ogóle jeden ze słabszych piłkarzy początku tego sezonu, ale teraz myślę, że to odstawienie go na ławkę dobrze zrobiło. No i pytanie, czy właśnie Radosław Sobolewski dalej będzie korzystał z jego usług na ławce rezerwowej, później ewentualnie na podmęczonego rywala wpuszczanie Mikiego, czy jednak tym występem sobie ponownie zyskał i Baena siądzie na ławce. Tutaj będzie miał spory ból głowy Radosław Sobolewski, niemniej jednak naprawdę bardzo dobry występ Mikiego Wiara, no i ładna bramka. Oczywiście Pindroch się tam nie najlepiej zachował, ale przy praktycznie chyba każdym golu Pindroch no się po prostu nie popisał. Bez tej decyzji nie byłoby bramki, tak? Więc fajnie, że potrafił podjąć decyzję o strzale i naprawdę to jest taki impuls z jego strony i teraz będzie tylko lepiej w wykonaniu Mikiego Wilara. No też od rezerwowych wymaga się tego, żeby albo utrzymali wynik, tak? Czyli gdzieś tam w środku pola, jeżeli ktoś wchodzi, to żeby utrzymać wynik, albo ta Miki Wilar wchodzi jako skrzydłowy, no to daj impuls, zalicz asystę, zalicz bramkę i zrób coś też dla siebie, dla zespołu. No i Miki Wilar się wywiązuje z tej roli. Czy on wyjdzie w pierwszym składzie na Podbeskidzie? Dzisiaj ci tego nie powiem, bo nie wiem, co siedzi w głowie Radosława Sobolewskiego, ale pewnie gdyby brał tylko ostatnie spotkanie pod uwagę, to pewnie wyszedłby Miki Wilar. Wiecie co? Jeszcze ja tak wspomnę, że mogłem w sumie na konferencji zapytać o tego rywalizacji pomiędzy Baeną i Mikim Wiarem. Pewnie Radosław Sobolewski nie odpowiedziałby mi jednoznacznie, ale ciekaw jestem jego odpowiedzi na to pytanie. Szkoda, że nie wpadłem na to od razu po meczu, no ale trudno. No ale tak jak mówisz, pewnie raczej byś nie dostał takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ja pytałem parę tygodni temu o bramkarzy też, to było po meczu pucharowym, a propos Brody i ewentualnie właśnie Ratona też otrzymałem jakiś taki, pamiętam już, taki frazes, że obaj są dobrzy i walczą o swoje miejsce w składzie. Natomiast krótko o Mikim, no myślę, że dużo sportowej złości, takiej pozytywnej, miał sobie kiedy wszedł, bo to było widać, że chłopak jest nabuzowany, no i to się opłaciło, bo fajna decyzja, fajny strzał, możemy dyskutować o zachowaniu bramkarza z Nicza, natomiast no tak jak też Mateusz powiedział, no gdyby nie było tej decyzji, nie byłoby uderzenia, nie byłoby końcowego rezultatu. Nie wiem, czy na siłę bym szukał zmian, korekty w składzie na Podbeskidzie, bo widać, że no jako piłkarz, który daje impuls ławki, jako taki joker, daje sporo, bo to się może podobać. Niektórym zawodnikom, no wiadomo, może się to nie podobać, wolałby pewnie grać od początku spotkania. Natomiast widać, że każde jego wejście z ławki, zwłaszcza w tych ostatnich tygodniach, no to jest tylko wartość dodana. No i każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika, czy albo podwyższyć rezultat, albo żeby właśnie zmienić losy meczu, bo taki as w rękawie, no to jest naprawdę coś bardzo dużego. Wiecie, jak to jest z tymi konferencjami Radosława Sobolewskiego, jak to powiedział Grzegorz Wojtowicz, że one są, bo muszą być. No bo tak na dobrą sprawę Radosław Sobolewski często już uprzedza te pytania, tutaj często chwali tych zawodników, które ma pochwalić, często zwraca te aspekty, które mu się podobały czy nie podobały. Myślę, że tak można o jakiś przebieg meczu zapytać, czy nie wiem, Maciek wczoraj zapytał o Baszę, dostał odpowiedź, że przegrywa rywalizację, co absolutnie nie jest dziwne, zważywszy na to, jak ten środek pola obecnie wygląda. No czy też Grzegorz, czy Bartosz, przepraszam, Kacz, również pytał o jakiś przebieg meczu, no ale głównie te odpowiedzi dostajemy już gdzieś wcześniej od Radosława Sobolewskiego, więc no nie ma co się tutaj dziwić, moim zdaniem absolutnie. Jeszcze ostatni zawodnik tego, Miki Wiar, siódemka, zgodzicie się? Tak, siódemka. Nie, okay. Sobczak, jeszcze na sam koniec. Bramka naprawdę pięknej urody, doskonale to zmieścił. Asysta oczywiście Talara, ale pozytywne wejście Sobczaka trafił. Taki też gol na przełamanie dobrze mu na pewno zrobi, ponieważ te występy, w których Sobczak notował ostatnio po wejściu z ławki, no nie były jakieś rewelacyjne. Miał problem ze skutecznością, ale co warto u niego podkreślić? On tą decyzyjność ma dobrą. On nie zwleka z tym strzałem. On po prostu uderza na bramkę i to uderzenie z reguły jest całkiem niezłe, nie czeka
nie podejmuje jakichś pochopnych decyzji, tylko po prostu uderza. Czy to z każdej pozycji dosłownie. Sobczak najbardziej taki znamienity moment był, kiedy próbował uderzyć przewrotką. To chyba było spotkanie z Wisłą Płock. No to nie było dobry mecz jego wykonaniem, ale druga bramka staje się faktem. Naturalny drugi zawodnik. Wspominał też chyba Kiko Ramirez w wywiadzie z Justyną Krupą, że będą szukać kolejnego napastnika, który będzie gdzieś tam walczył o górne piłki, zważywszy na kontuzję Żyro. No i pytanie, czy ten trzeci napastnik gdzieś tam włączy się do rywalizacji, chociażby z Sobczakiem, bo myślę, że pozycja Rodado jest absolutnie tutaj ukształtowana, tu nie ma o czym mówić, najlepszy strzelec, ale z Sobczakiem jak najbardziej porywalizować może, ale oby więcej takich zmian w wykonaniu Sobczaka, bo ten drugi napastnik też czasami goli potrzebuje i na razie Sobczak ma dwa trafienia. To są nie też potrzebował pewności. Myślę, że było widać, że po tej bramce, która była premierowa w meczu z Polonią, bardzo piękne trafienie z rzutu wolnego, no to potrzebował tej bramki jak tlenu. My się też z Mateuszem zastanawialiśmy podczas tej akcji bramkowej, dlaczego on wcześniej nie uderzał. Bo to było tak, że podprowadził tę piłkę i chyba uderzył w takim ostatnim momencie, bo pamiętamy, trochę się wyrzucił, skrócił kąt, ale idealnie przymierzył. Nawet wtedy w tej rozmowie, pamiętam, w pomeczowej dla Polsatu, no powiedział, że faktycznie patrzył na bramkarza, zwracał uwagę, jak jest ustawiony, no i tak idealnie wcelował tę piłkę. Myślę, że na pewno dla niego jest to bardzo cenne trafienie, które gdzieś tam zbuduje jego pewność siebie, bo dostawał często szanse do Radosława Sobolewskiego, najczęściej jako piłkarz wchodzący, ale też fajnie, że zaznaczył się gdzieś tam w tym protokole meczowym, że odnotował to trafienie, bo to naprawdę da dużo dla jego głowy. No i też myślę, że to zaowocuje, zakiełkuje, no i też będzie takim przede wszystkim mocnym rezerwowym, który pokazał, że potrafi dać dużo, jak w tym meczu z Resowem Rzeszów. Tak, ja się zgadzam z tym i powiem wam, że te bramki, które on zdobywa, to są właśnie bramki, które dość dużo dają Wiśle, prawda? Bo przecież, przepraszam, muszę psa wyciszyć, muszę uciszyć najpierw psa, więc Tobi powiedz najpierw. No, ja o Sobczaku już w sumie dosyć sporo powiedziałem o jego grze, natomiast no dobrze, że te minuty też dostaje i w końcu się zaprezentował naprawdę z bardzo dobrej strony. Oceniłbym go na pewno gdzieś tam na 6, no, albo 6,5, bo w sumie od Talara nie zaprezentował się gorzej, a naprawdę dobry impuls też dał tą zmianą. Czy Piotrku zgodzisz się ze mną z tą oceną, czy troszeczkę wyżej za tą bramkę? Myślę, że podobnie, znaczy wiesz, no, z oceną zmienników to zawsze jest problem. Bo no to tak, też... właśnie to trzeba jakoś gdzieś tam wypośrodkować, ale myślę, że 6,5 dla niego, dla Talara, dla Villara 7, to chyba są dobre oceny. Gogu dostał 5, Sapała bez oceny, bo się nie zaprezentował, znaczy no, on dostał za mało minut, po prostu nie miał jakichś takich akcji. No tak, 88 minut, tak. No myślę, że podobnie 6,5-7, też bym nie przesadzał raczej z tym, z jego oceną. No, odnotował to trafienie i naprawdę to było sporo, jeżeli chodzi o tę postać. On nosi taki bardzo ciężki numer, numer 23, czyli numer Pawła Wroszka. Natomiast to, co chciałem powiedzieć wcześniej, to są te dwie bramki, bo z Polonią, która można powiedzieć, że dała 3 punkty i wczoraj zamknęła mecz. Więc jeżeli on zdobywa bramki, to zdobywa w takich bardzo, bardzo kluczowych momentach. I porównując go na przykład z Benito, który był w poprzednim sezonie, no to zmiana jest na plus, prawda? Bo jednak wymagamy od tego pierwszego napastnika, że będzie strzelał hurtowo, a tutaj Sobczak ma za zadanie właśnie wejść, zamknąć wynik w takich trudnych spotkaniach, kiedy Resowia zdobywa bramkę kontaktową. No i to na ten moment... Może nie zawsze wychodzi, ale na pewno wygląda to lepiej niż wyglądało to w poprzednim sezonie. Więc tutaj ta zmiana Benito Sobcza to jest naprawdę bardzo, bardzo na plus dla Szymona. Jak ktoś mówi Benito, to ja mam przed oczami od razu tę sytuację, kiedy z trzeciego metra spudował. Tam chyba był wtedy spalony, ale tak, tak. Od razu mam to przed oczami. Naprawdę zawodnik, który może nie miał tych sytuacji dużo. On wchodził z reguły, gdy ten wynik był ustalony, ale i tak nie potrafił się jakoś w tym meczu odnaleźć. Tych sytuacji miał dwie, trzy takie, które powinien wykorzystać. Tego nie zrobił, więc ja tu się zgadzam, że ta zmiana Sobczaka jako tego rezerwowego zdecydowanie na plus. Po piętach nie depta absolutnie nie Rodado, no ale to jest zmiennik, który może czasami dać pozytywy. No ja na przykład dziwiłem się, kiedy Rodado schodził z boiska i zastępował go Sobczak, kiedy Rodado widać było, że się rozkręca w trakcie spotkania. Tego czasami u Radosława Sobolewskiego nie do końca rozumiałem. Tak teraz nie musiało być, no bo było 2-1 i on ten wynik ustalił i okej, okay, no jeszcze było ryzykownie, ale tutaj wyszło na stronę Radosława Sobolewskiego i na końcu Radosława Sobolewskiego też możemy ocenić. No bo myślę, że za ten mecz jednak trzeba pochwalić pana trenera. Tak, tak, jak najbardziej. To wczoraj nawet na pokoju mówiłem, że byłoby to niesprawiedliwe, gdybyśmy w łatwy sposób
krytykowali trenera, kiedy nie idzie, a nie chwalili go po takim spotkaniu, bo jednak trzeba przyznać, że no nie wiem, czy to on powiedział, chłopaki, strzelacie za pola karnego, ale do tej pory ktoś tego nie widział, a po tej przerwie na prezentacji nagle się okazało, że Wisła potrafi to zrobić. Więc trzeba powiedzieć, że uczciwie trzeba powiedzieć, przyznać, że ta przerwa na kadrę została dobrze przepracowana. Nawet jeżeli to była tylko Rysowia, to trzeba pamiętać, że z Chrobrym, ze Stalą Rzeszów traciliśmy punkty, czyli z drużynami, które są na podobnym poziomie, co właśnie wczorajszy rywal. Tak, no myślę, że zdecydowanie no dużo się poprawiło, jeżeli chodzi o schemat rozegrania ataku, tę gamę ataków, no bo to nie mówimy tylko już o ataku szybkim, gdzie Wisła się super odnajduje i to było widać w tych meczach z Arką, czy jeszcze wcześniej ze Zniczem, tylko właśnie w takim ataku pozycyjnym, montowanie strzałów, podejmowanie tego ryzyka, bo często było tak, że Wiślacy na siłę próbowali wejść z piłką do bramki rywala, kiedy on się zamykał, kiedy ustawał ten autobus, no i wówczas był problem. Także nawet nie wiem, czy pod kątem takich rozwiązań ofensywnych i w ogóle całego meczu, no to nie wiem, czy to nie był jeden z najlepszych spotkań do tej pory Wisły Kraków w tym sezonie. Wiadomo, jeszcze kilka rzeczy trzeba poprawić, głównie tę obronę. Natomiast no, kompleksowo no, to na pewno też duży plus dla Radosława Sobolewskiego, no i też za te zmiany, no bo tak jak wymienialiśmy, dwójka piłkarzy zaanotowała trafienia, a jeden zaanotował ostatnie podanie. I właściwie Radosława Sobolewskiego również ocenić możemy w skali od 1 do 10, ale chyba to wysoka ocena będzie, jaką byście mu tu dali. Czy to będzie w skali, powiedzmy, piłkarzy, którzy się zaprezentowali, siódemka, czy jednak widzicie to wyżej nawet? Trudno mi powiedzieć, czy tak cyfrą możemy ocenić. No to jest właśnie z cyfrą, ale jakbym miał już to ocenić, to ja bym taką ósemkę spokojnie za ten występ dał. Ta końcówka troszeczkę nerwowa faktycznie gdzieś tam może psuć ten obraz, ale poza tym trafił ze zmianami. Mecz idealny oczywiście to nie był, bo do tego jeszcze troszeczkę brakuje, ale naprawdę jeden z lepszych występów, o ile to, co Piotrze mówiłeś, nie najlepszy w tym sezonie w wykonaniu Wisły, udowodnili to 4 trafieniami. No i jak Wisła już wygrywa u siebie, to robi to naprawdę konkretnie. 4-1, 5-1, 6-2. Troszeczkę szkoda tych remisów, ale mamy nadzieję, że Wisła pójdzie za cioszem, że spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec to będzie wyglądało podobnie, bo to też drużyna o sporych brakach, chociaż osobiście mnie postawa Zagłębia w tym sezonie dziwi. Widziałem ich troszeczkę wyżej przed sezonem. Zobaczymy, jak się zaprezentują dzisiaj. Zresztą z tego miejsca zapraszam na relacje na żywo na Futbolowym Świecie, bo pojawi się ze spotkania Stali Rzeszów z Zagłębiem Sosnowiec. Zapraszam właśnie w moim imieniu. Jeszcze tutaj takie pytanie dostaliśmy z czatu, ale myślę, że ciężko, raczej na nie nie odpowiemy jakoś, no bo dostaliśmy pytanie, czy ktoś z Wisły zasługuje no, w tym momencie na występ w kadrze, no, co najwyżej w kadrze młodzieżowej. No nie oszukujmy się, z pierwszej ligi do kadry polskiej to dosyć daleko. Mimo wszystko możemy chwalić takich piłkarzy jak nie wiem, Kacper Duda, jak obecnie Bartosz Jaroch, ale ten Bartosz Jaroch miał słabszy początek sezonu, obecnie jest dobrej dyspozycji, no ale do tego to jeszcze daleko. No nie, no mówmy, że nawet przy rozeznaniu Michała Probierza, przy jego takiej pasji do futbolu i przy jego takim też stawianiu na nieoczywistych piłkarzy, no to absolutnie daleka droga z pierwszej ligi do kadry. Myślę, że taką przyszłością może być Krzyżanowski czy Duda, ale też no spokojnie, no kilka sezonów dajmy tym chłopakom i zobaczymy. Tak, tak, nic na siłę, przede wszystkim fokus jest jeden, nazywa się Wisła Ekstraklasa i to jest ten główny cel, azymut Białej Gwiazdy. Chyba, że chodzi o kadrę Hiszpanii, bo jest więcej Hiszpanów w pierwszym składzie. No to troszkę chyba jeszcze ciężej będzie. Jeszcze tak woli ścisłości pytałem was na czacie, co z meczem rezerw i prowadzi Wisła przynajmniej w pierwszej części spotkania 1-0 z Orłem Ryczów, więc też niech tą swoją pasę kontynuują jeszcze bez porażki, chociaż zdarzyły się drobne wpadki remisami, ale Wisła, rezerwy Wisły też pewnie zmierzają w kierunku trzeciej ligi. Oby tak pewnie też nasza Wisła Kraków zmierzała ku Ekstraklasie. Na razie jest poprawa i oby tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie z troszeczkę lepszymi zespołami. Niedługo nas czeka spotkania właściwie już w piątek, więc za niecały tydzień z Podbeskidziem. I te spotkania zawsze w wykonaniu Wisły i Podbeskidzia były bardzo emocjonujące. Ostatnie zwycięstwo w bardzo ładnym stylu Wisły to było jedno z lepszych spotkań. Nawet nie wiem, czy nie najlepsze w poprzednim sezonie w wykonaniu Wisły. Mecz ostatni na F22, 3-3.
tam pamiętny gol Dżazgi w końcówce. Dlatego mamy nadzieję, że gdzieś tam Wisła się przełamie jednak w spotkaniach u siebie z Podbeskidziem, bo tu bywało różnie, ale te mecze dużo emocji generują. Zapatrujecie się na to spotkanie dosyć pozytywnie, bo Podbeskidzie w formie najlepszej nie jest, to tak delikatnie powiedziane chyba. No tak, no ekipa, która ma swoje problemy, ale to w ogóle można powiedzieć, że ten terminarz jest taki trochę przychylny dla Wisły Kraków i kiedy nie punktować, jak nie teraz, bo tak samo jak mówiłeś, to wiesz, no Zagłębie Sosnowiec ma swoje problemy, chyba takie największe rozczarowanie w tym sezonie, więc tutaj myślę przede wszystkim, no Wisła będzie zdecydowanym faworytem. Fakt, że będzie grała na wyjeździe, też może być dobry, bo dotąd sporo było tych meczów u siebie, no i widzieliśmy po prostu jakby jedną twarz Wisły Kraków, a chętnie zobaczę histerię, kiedy Wisła Kraków teoretycznie będzie bardziej skupiona na obronie, albo przynajmniej na ataku szybkim, a to gospodarze będą próbowali rozgrywać. No bo to też nam powie wiele, jeżeli chodzi o rozwój, progres tej drużyny, bo widać, że w skali ostatnich tygodni no, zrobiła znaczący postęp, jeżeli chodzi o rozegranie, taktykę. No, chwaliliśmy za ten mecz z Resowią, jeżeli chodzi o schematy i to wszystko jakby cały ten, powiedziałbym, model gry Wisły Kraków. Ja nie wiem zupełnie, jak wygląda w tym sezonie pod Beskidzie, także nie wypowiem się na temat tego, jak będzie wyglądało to spotkanie, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli gra Wisła na wyjeździe, no to ten rywal chociaż w jakimś ciut większym stopniu próbuje się otworzyć, ciut bardziej się próbuje otworzyć niż na Reymonta, więc liczę na to właśnie, że będą też te szybkie ataki, o których mówił Piotrek i myślę, że Wisła jest faworytem, a czy wygra to się okaże, bo to pierwsza liga. Skończymy troszkę mniej pozytywnie niż zaczęliśmy i mówiliśmy o tym spotkaniu, bo jak się okazuje jednak jest remis w spotkaniu rezerw, dokładnie w 57 minucie nastąpiło wyrównanie, ale jeszcze sporo przed piłkarzami i ciekawostka taka, że gra w ogóle w tym spotkaniu z tego co to przewidziałem chyba Talar i Gogu, więc dodatkowe minuty zyskają. Tym bardziej się dziwię, że Wisła remisuje z Orłą Ryczów, ale jeszcze wszystko przed nami w tym spotkaniu. Zawodnikiem spotkania według Was został Karbo, nie jest to absolutnie dziwne. Drugim najlepszym piłkarzem według Was został Kacper Duda, trzeci Bartosz Jaroch i kolej na miejscu czwartym. Natomiast to jest różnica dosłownie 2% między Dudą a Jarochem i Jarochem między kolejem 1%, więc to absolutnie gdzieś tam wyrównana rywalizacja, ale Mark Karbo jest zawodnikiem meczu. Jeszcze sprawdzę na Twitterze, jak dokładnie to się prezentuje, ale no myślę, że tutaj niespodzianki nie będzie. Mark Karbo również piłkarzem. Tak jest, Mark Karbo i troszeczkę więcej tutaj tych głosów dostał Kacper Duda, również numerem 2 i Jaroch i kolej dostali chyba po jednym głosie z tego, co tutaj dobrze dostrzegam, ile osób oddało głos albo dwa. Więc też wyrównana rywalizacja. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Na samo zakończenie zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału. Zapraszam serdecznie już o 15 na relację na Futbolowy Świat, gdzie skomentuję spotkanie Zagłębia Sosnowiec ze Stalą Rzeszów. Zapraszam serdecznie na kanał Piotka 365 dni o piłce, na kanał Matiego. Tam też na pewno o spotkaniu z Resowią się materiał pojawi. Biała Gwiazda. Tak, w poniedziałek, więc zapraszamy serdecznie. Biała Gwiazda pod lupą. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj był Piotr Rzepecki. Super, dziękuję bardzo. Oraz Mateusz Prochwicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnych live'ach, materiałach.